Powiem ci coś szczerze, Paweł. Dajesz. Pierwszy raz w życiu, a zrobiłem już trochę w życiu wywiadów, się w ogóle nie przygotowałem. To ja cię poprowadzę, jak Żadnego googlowania. No. Żadnych Wikipedii, żeby tam szukać, kto to jest Paweł Tkaczyk, Paweł Tkaczyk. To chyba nie znajdziesz, na blogu znajdziesz, także. Zależy mi na tym, żeby żyłeś ty, człowiek młody, człowiekowi w sile wieku. Zawsze jak rozmawiamy, to mi to wypominasz. No bo to trochę twoja wina, tak myślę. No tak. Człowiek młody opowiedział mi o tym rynku, bo ja zaczynałem 20 tam chyba 4 lata temu i było tak, że były dwie stacje telewizyjne, cztery kanały radiowe, parę gazet, które coraz więcej magazynów, ale tak naprawdę mówiło się o mediach above the line. Telewizja, radio, prasa, tak kino, jest. Outdoor. Koniec. I nagle ten świat, który dotyczy każdego człowieka, który robi biznes, zmienił się w sposób nieprawdopodobny. Powiedz, jak ty widzisz ten rynek? Znaczy wiesz co, jak na gościa, który się nie przygotował, bardzo dobre pytanie zadałeś. Dlatego, że... Kokieteria. Nie. Zupełnie poważnie mówię. Ten rynek się rzeczywiście mocno zmienił, natomiast te zmiany akurat w tych czasach, o których ty mówisz, one zaczęły być dostrzegalne bardzo mocno. To znaczy, że na przykład w 99 roku ukazała się taka książka, która nazywa się Manifest Crew Train. Trzech gości, którzy są futurologami, oni próbowali dociec, jakie zmiany na nas, jako na ludziach, będzie miało pojawienie się takiego zjawiska jak internet. To znaczy internet był, ale no, nie był jeszcze dobrze skomercjalizowany, nikt nie wiedział, w którym kierunku on pójdzie. I oni w tej książce mówili o rynkach właśnie. Oni przewidzieli, że my dzięki internetowi zaczynamy się komunikować dużo bardziej intensywnie niż kiedykolwiek wcześniej. I oni powiedzieli coś takiego. Rynki kiedyś, według tradycyjnej myśli ekonomicznej, są definiowane jako ogół transakcji. Czyli jeśli mówimy o rynku zboża, no to jest suma transakcji zbożem w Polsce w tam 2014 roku, czy coś w ten deseń. Natomiast oni mówią, jest inaczej. Rynki to są konwersacje. Rynki to są konwersacje, a jakby transakcje są efektem ubocznym tych konwersacji, które my mamy. I to jest ten sposób, w jaki rynki się zmieniają. To znaczy, że większość myśli ekonomicznej, która funkcjonowała powiedzmy jeszcze pod koniec XX wieku, to jest coś, co powstało w czymś, co ja nazywam epoką fabryk. To znaczy, że my zachłysnęliśmy się fabrykami jakieś 200 lat temu, kiedy one zaczynały produkować rzeczy i rynki się zmieniły bardzo diametralnie, dlatego że myśmy zaczęli kupować rzeczy tylko i wyłącznie dlatego, że było nas na nie stać. Wcześniej jeszcze, przed epoką fabryk, kupowaliśmy na targowiskach. Tak. I tam byli goście, którzy żeby coś nam sprzedać, oni nam musieli o tym opowiedzieć, musieli nam opowiedzieć historię, nie? To wcześniej to były konwersacje. I ten epoka fabryk, powiedzmy, to jest taki 200-letni okres błędów i wypaczeń, ja bym powiedział. Natomiast internet sprawił, że tej komunikacji przywrócono z powrotem na przykład dwukierunkowość, bo epoka fabryk, masowa produkcja pozwoliła na przykład na masowe powielanie, a przez to mass media. I mamy komunikację w mass mediach, ta, o której ty mówisz, ten cały ATL, tak? Czyli mamy telewizję, mamy radio, mamy prasę, tylko że problem z tą komunikacją polega na tym, że to jest komunikacja jednokierunkowa. Ja nie mogę się odgryźć reklamie w gazecie, tak? Choćbym nie wiem jak chciał, choćbym nie wiem jak wiedział, że oni bullshit tam sprzedają, nie jestem w stanie, tak? Internet tam przywrócił dwukierunkowość komunikacji i ten rynek zaczął wracać do takiego swojego pierwotnego, powiedzmy, pierwotnej swojej formy, gdzie rynek to jest konwersacja, rynek to jest opowieść, marka to jest opowieść na tym rynku. I to jest ta zmiana pewnie, o którą pytasz. Moim zdaniem to nie jest coś nowego. Jak mówimy o konkurencji, no to do tego 90 roku tak naprawdę konkurencji nie było. Masz rację. Kupowało się to, co jest. Więc wtedy też, rozumiem, nie było konwersacji. Nie było konwersacji, bo nie było żadnej potrzeby. Mało tego, ja uważam, że to nie były pełne rynki, dlatego że rynek jest wtedy, kiedy tak naprawdę zaczynasz konkurować za pomocą tych 4P marketingu, tak? Czyli product, place, price i promotion. My mieliśmy sklepy, w których nic nie było i teraz jak rzucili tam kurczaka, to oni mieli jako jedyny produkt i nie obchodziło ich konkurowanie ceną, nie obchodziło ich konkurowanie obsługą klienta czy czymkolwiek innym, tylko powiedziane było, kupujesz kurczaka albo się wypchaj. Tak, a powiedz mi jeszcze o tej konwersacji, bo powiem ci szczerze, ja do końca to czuję. Czy konwersacja to jest to samo, co inni nazywają narracją? Proces budowania marki to jest proces dodawania wartości. I teraz możemy dodawać wartość za pomocą opowieści. Mało tego, są genialne eksperymenty, które coś takiego mierzą. Nie wiem, czy słyszałeś o czymś takim, co nazywa się Significant Objects. To jest dwóch gości, którzy, dziennikarze, oni nie są naukowcami, natomiast oni zaprojektowali genialny eksperyment, który miał sprawdzić, ile jest warta sama opowieść. Oni się wybrali na pchli targ i kupili
pierdoły, bibeloty po prostu, jakieś takie nic nieznaczące rzeczy, typu, nie wiem, piłeczka golfowa, gipsowa rzeźba piłeczki golfowej z nóżkami, tak? Tak. Nikt by tego nie chciał. Kupili 200 takich rzeczy. Średnia cena zakupu to było 1,25 dolara, czyli wydali, jak łatwo licząc, 250 dolarów, zainwestowali w ten eksperyment. Następnie zatrudnili pisarzy, dziennikarzy, ludzi, którzy zarabiają opowiadaniem historii. Zatrudnili do tego, żeby do każdego z tych przedmiotów wymyślić historię. I oni te rzeczy razem z opowieściami wystawiają na eBayu. I zastanawiają się, ile ludzie są w stanie dać, ponieważ oni wiedzą, ile dali za produkt bez opowieści. To jakby sprawdzają, ile ludzie są w stanie dać. Teraz zgadnij, ile wyciągnęli ze sprzedaży tych rzeczy. Podejrzewam, że kilka tysięcy. 8 000 dolców. Mhm. Tak? To jest zwrot z inwestycji, taki jak wymyślisz dobrą opowieść. Czyli my tak naprawdę rozmawiamy o tym samym. Czy to jest rozmowa, czy to jest narracja, czy to jest opowieść, czy cokolwiek innego. Rozmawiamy o tym samym, ale te opowieści, one nadają rzeczom wartość. Mhm. Jeśli ja wybieram między kilkoma samochodami, no to kurde blade, kupię ten, który ma najlepszą opowieść. Tak, a widzisz, tutaj rodzi się pewne takie niebezpieczeństwo. Uwaga, to jest prowokacyjne i tendencyjne pytanie, ale czy to nie jest potwierdzenie tego, że marketing to jest manipulacja? Marketing to jest manipulacja, ale znaczy inaczej. Każde namawianie ludzi do zmiany decyzji jest manipulacją. I teraz jeśli ty chcesz, żeby oni kupili proszek A, a nie proszek B, to nimi manipulujesz. Natomiast jeśli my ich namówimy do zmiany tej decyzji, oni do końca życia będą z tą decyzją szczęśliwi, no to kurde blady, zrobiliśmy im dobrze. Nie ma w tym nic złego. Nie ma w tym nic złego, uszczęśliwiłeś człowieka. Ale z drugiej strony, z tego dla mnie całe życie wynika taki wniosek, że marketing jest też swego rodzaju grą. Nie wiem, tak, czy się ze mną zgodzisz. Tak. I obie strony w tej grze powinny mieć świadomość reguł, z jakimi mamy do czynienia. Wtedy nie będzie miał nikt krzywdy. W związku z tym mówienie kupiłem to, chociaż tego nie potrzebowałem, bo zostałem namówiony, źle świadczy o tym, kto to kupił. Boże, jak bardzo się z tobą zgadzam i dlatego książkę o tym napisałem. Napisałem książkę o tym, jak się tworzy takie opowieści, natomiast to nie jest książka dla marketerów, tylko to jest książka tak naprawdę dla wszystkich, bo ona pokazuje te opowieści, jakby rozbiera je na czynniki pierwsze. Bałem się, że zapytasz, czy te opowieści muszą być prawdziwe, tak? Że my ludzi wprowadzamy w błąd, bo te opowieści są nieprawdziwe. One nie muszą być prawdziwe. To znaczy, że my nawet czasem chcemy, żeby nie były prawdziwe. To działa zasada taka, która nazywa się zawieszenie niedowierzania. Samochód Golf 6-letni kardynała Ratzingera poszedł za 186 tysięcy euro na eBayu. I teraz koleś, który go kupił, ewidentnie kupił go dlatego, że to był samochód należący do papieża Benedykta i tak dalej, i tak dalej. I teraz on wiedział, musiał wiedzieć, że papież nie ma prawa jazdy. Nie ma prawa jazdy i nigdy tym samochodem nie jeździł, natomiast bryka była zarejestrowana na niego, na kardynała Ratzingera, a jeździł nim sekretarz. I teraz to, że ta opowieść nie jest prawdziwa, opowieść o samochodzie papieża nie jest prawdziwa, nie przeszkadzało temu gościowi w kupieniu tej bryczki, dlatego że on tę część po prostu opowiadając dalej o tym samochodzie, chwaląc się, że ją po prostu pomijał, tak? Czyli mówił, to jest samochód papieża, a papież nie ma prawa jazdy. Zapominamy w ogóle o tej części. Jak wygląda polski rynek pod tym względem? Czy ty znasz takie przykłady takich dobrych opowieści, jeżeli chodzi o polskie firmy, o polskich marketerów, którzy robią to dobrze? Tak, to znaczy, że począwszy od dużych marek, Danon i Danio. Opowiadanie tej historii za pomocą wroga, takiego elementu, który nazywa się wróg, czyli małego głoda. Mały głód jest polskim produktem, nie wiem czy wiesz. I on się tak Francuzom spodobał, że my go w tej chwili eksportujemy do Francji. Tak? Tak. To jest świetny nagłówek prasowy. Polska eksportuje głód do Francji, nie? Mały głód, ale zawsze. Także... Tak to mniej więcej wygląda. Więc my jesteśmy całkiem nieźli w budowaniu opowieści. Słuchaj się ciebie z wielkim naprawdę zafascynowaniem i to tak jakbym kontynuował lekturę niektórych książek, które też mnie bardzo fascynują. Wiesz, jestem nabuzowany, ja wczoraj skończyłem pisać, także jestem nabuzowany. Świeżutka, jeszcze w ogóle nawet nie poszedłem do wydawcy. A kiedy jest szansa, że się uda? Bardzo bym chciał, żeby była w tym roku, natomiast mówię, nawet nie poszedłem jeszcze do wydawcy. Wczoraj wieczorem skończyłem pisać, przed urlopem skończyć. To dobrze, to też fajny temat. A powiedz, o czym jest ta książka, jak się będzie nazywała? Wiesz co, roboczy tytuł na razie jest Narratologia. I teraz pytałeś, o czym jest książka. Nie ma jakby zaprzeczenia, że niektóre opowieści działają na nas bardziej niż inne. Ja się staram odpowiedzieć na pytanie dlaczego. Dlaczego tak jest? A jeśli znasz odpowiedź na to pytanie, to jesteś w stanie po prostu robić lepsze opowieści. I o tym to jest.
I jesteś w stanie lepiej robić swój biznes. Lepiej robić swój biznes właściwie każdy, dlatego że my sprzedajemy za pomocą opowieści ideę, bo to nie jest kwestia sprzedawania produktów zawsze. Ale opowiedz mi bardziej szczegółowo, no. Ja ci powiem tak. No. Mam firmę, źle mi idzie. Czuję, że jest potworny kryzys, słabość sprzedaje. Wołam doktora Tkaczyka. Panie doktorze, niech pan ratuje. A doktor Tkaczyk siada i mówi, wie pan co? Będziemy teraz tworzyć opowieści. Boże, nie, w życiu. Nie, absolutnie. W życiu bym tak nie powiedział. No to jak? Biznes ma podstawy, tak? Mhm. Biznes ma podstawy i teraz jeśli nie masz ogarniętych tych podstaw, to nie ma takiej opowieści, która cię uratuje, bo ludzie cię złapią na tym, że kłamiesz. Okej, okay. Czyli co to są te podstawy? No podstawy to jest, musisz mieć porządny produkt, tak? Musisz mieć politykę. To te 4P marketingu, musisz mieć ogarnięte. Musisz mieć produkt, musisz mieć ogarniętą dystrybucję, musisz mieć ogarniętą politykę cenową, sposoby dotarcia do klienta, obsługę i tak dalej, i tak dalej. Natomiast opowieści zaczynają się w momencie, kiedy stajesz na rynku, gdzie te 4P są równe. Tak naprawdę te ATL-e i ten internet, co teraz z tej naszej rozmowy chyba coraz wyraźniej widać, to są tylko narzędzia. Tak, to są tylko kanały. Pojedyncze kawałki tej całej układanki i one działają rewelacyjnie w momencie, kiedy zdajesz sobie sprawę, że to jest element całości i dokładnie. Myślisz o całości. Czy z tego należy wyciągnąć wniosek, że należy zapomnieć o pytaniu o koniec na przykład prasy, radia, telewizji, bo to nie o to chodzi. To oczywiście, że to nie o to chodzi, zwłaszcza, że to nie jest tak, że one umrą. One służą do czego innego. To nie jest nawet kwestia tego, do czego służą. Ich wartość bardzo często będzie wynikać z tego, że one umierają. To znaczy, że to jest case płyty winylowej. Ona była commodity, czyli tym takim dobrem ogólnego dostępu i nikt na nią nie zwraca uwagi, dopóki nie przyszły CD-ki, MP3-ki i tak dalej, Spotify'e, a teraz płyt winylowych sprzedaje się więcej niż CD-ków. Nie? Więc jakby to, że one są rzadkie, to sprawia, że ich wartość rośnie i one wracają. I znowu, to jest kawałek taki, który mam w książce na temat tego, że my ludzie z psychologicznego punktu widzenia jesteśmy esencjonalistami. To znaczy, że nie zwracamy uwagi na to, co widzimy w sensie rzeczy, tylko na naturę, na ich punkt pochodzenia. Swetr versus swetr George'a Clooney'a. To są kurczę dwa różne swetry o dwóch różnych wartościach i tak dalej, i tak dalej. Obraz versus fałszywka obrazu, który wygląda dokładnie tak samo, to są dwa różne obrazy, więc tak samo jest właśnie z tymi opowieściami, tak samo jest z prasą, radiem i telewizją. To znaczy, że jeśli ja będę świadomy, że ktoś włożył więcej serca w wydanie gazety niż w napisanie blogu, ja będę cenił gazetę bardziej. Dlatego my gazety bardziej cenimy, tak? Powąchanie książki, pomimo tego, że możesz to samo przeczytać na Kindlu, to jest coś, co mówisz, kurczę, bada, to jest wartość. I widzisz, jak dobrze się nie przygotowałem? Jesteś bardzo dobrze nieprzygotowany, muszę ci powiedzieć. Wiesz co, gdybym się przygotował, to bym cię pytał tak. Czy jesteś blogerem? Blogerzy kontra dziennikarze. Oj, przestań, po prostu wszyscy o coś takiego, nie? Zawsze jak słyszysz bloger i rozmawiasz z dziennikarzem, blogerzy kontra dziennikarze. Nie, ale nie widzę tego, pytanie. W ogóle nie widzę tego podziału. A powiedz, jakie pytanie w takim razie, bo jestem nadal nieprzygotowany, nie padło, a na które chciałbyś odpowiedzieć? Co chcesz powiedzieć czytelnikom briefu? Chyba wszystko już opowiedziałem. Ale takiego istotnego, pomyśl, takiego istotnego. Znaczy, wiesz co, bardzo często ludzie mnie pytają, jak za pomocą opowieści wybudować swój autorytet. I teraz to jest coś, co chciałbym powiedzieć. To nie jest kwestia opowieści. To znaczy, ona oczywiście może być lepsza lub gorsza, ale ten autorytet buduje się jakby w tym całym ekosystemie. I teraz bardzo często jest tak, że ludzie na przykład mówią, dobra, to będę znany w momencie, kiedy moja opowieść dotrze do jak najszerszej liczby ludzi. Natomiast trzeba brać pod uwagę też coś takiego, co nazywa się reputacja źródła. I tutaj na przykład, jeśli ja napiszę artykuł na blog, a napiszę ten sam artykuł i on się ukaże w briefie, czy w jakiejś innej gazecie, ale gazecie na papierze, to jakby wartość autorytetu wynikająca z tego artykułu jest dużo ważniejsza niż jego zasięg. Z tego miejsca, gdzie został... Dokładnie tak, ale z papieru, a nie z internetu, bo zobacz, blog może założyć każdy, do briefu nie może publikować każdy, bo jest kurde blady ograniczona liczba stron. Więc on jest, ten sam artykuł, ta sama story jest ważniejsza tutaj niż tam. Dzięki za rozmowę. Ja również dziękuję. Dziękuję bardzo.